Witam Was wszystkich na moim kanale na YouTubie. Dzisiaj jest dni otwarte i w zasadzie noc muzeów, ale jesteśmy tutaj już na Powsińskiej 13, oddziale Muzeum Wojska Polskiego, czy Muzeum Wojskowym, Militariów. I jest fajnie, bo jest cała masa czołgów i cała masa czołgów jeszcze wyjedzie, także zapraszamy. Nagranie, jak widać, zostało zrealizowane w noc muzeów. Chociaż w tym wojskowym Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej pojawiliśmy się z moim przyjacielem oraz moim synem około 18:00. Tak już raczej pod wieczór, po południem późniejszym, ale było jasno, mało ludzi, co oczywiście pozwoliło nam dużo bardziej delektować się. Zobaczycie, jak gdy wyjeżdża T-54, to jeden z pierwszych czołgów, który wyjechał. Niestety nie było nas na koncercie o 22:00 czy tam 21:00, który jest realizowany na wszystkie działające silniki czołgowe tych pojazdów gąsienicowych, które są tam zebrane i udostępnione zwiedzającym. To muzeum bardzo mi się spodobało, jest naprawdę fantastyczne. Bardzo się cieszę, że w końcu do niego przyjechałem. Nie sam oczywiście, tak jak już wspomniałem. I bardzo fajnie, że tam byłem. Po pierwsze dlatego, że tam jest bardzo wiele eksponatów. Bardzo ciekawych eksponatów. Odrestaurowanych. Ale przede wszystkim dlatego, że to miejsce żyje dzięki pasji ludzi, którzy je tworzą. Naprawdę ogromnej pasji. W wielu przypadkach zapewne pancerniaków, którzy kiedyś służyli w wojskach pancernych. Może nie tylko, ale na pewno są prawdziwymi pasjonatami. Dzięki nim to ożywa, bo tak naprawdę to, co było niesamowitą solą, dającą niesamowity smak tamtejszej wizycie, wizycie w tamtym miejscu, to były opowieści tych ludzi. Naprawdę super fajne. Tak myślę, że mam nadzieję, że wydadzą książkę, że to spiszą. Dlatego, że no szkoda, żeby one zaginęły, tak? Zmarły, zniknęły wraz z ludźmi, którzy prędzej czy później odejdą spośród nas i nie będą już mogli opowiadać. Naprawdę to jakby było tak super, że naprawdę cieszyłem się, że tam byłem, ani przez chwilę nie zwątpiłem w sens tam wizyty. Zobaczmy, jak wyjeżdża pierwszy czołg, który można było potem zwiedzać, wejść na niego, zajrzeć. Wejść do środka. Nie wchodziłem, za gruby jestem, muszę trochę schudnąć jednak, zejść z niego. No i podziwialiśmy tam również wiele innych. To już widzicie, jaki jest tam sprzęt dostępny. To jest tylko sprzęt jakby gąsienicowy, wozów bojowych, kołowych również. Nie ma ani śladu o myśliwcach, bombowcach, sprzęcie radiolokacyjnym. Znaczy, to on też tam jest. To warto zobaczyć. No i oczywiście jest też artyleryjski.
Państwa, czołg jest do Państwa dyspozycji. Pan Tomasz Zbow będzie Państwa oprowadzał. Grabinka. No i... I opowiadamy. I tylko. I wszystko. Na temat. Słyszałeś, co kierownik powiedział? To ona będzie tu na pewno. To nie. Siedziałem w te 5-5. Ładujesz się? No? Chyba można do środka też władować. Stoję na tle czołgu T-55 Merida. Obok niego, w tym muzeum, w tym dniu, przynajmniej pewnie każdego dnia innego, stoi czołg tej generacji wolna, pochodzący ze Związku Radzieckiego. Podobno Rosjanie sami byli zdziwieni. Skąd wy macie w ogóle ten model? Ten podobno akurat konkretnie był kiedyś na Wojskowej Akademii Technicznej. Ale jest. I obok siebie stoją dwa czołgi generacyjne. Tej samej generacji, jakby odpowiadające sobie tymi modernizacjami. I według naszych, jakby tutaj tych fantastycznych ludzi tam, i czołgistów, pancerniaków, te T-55 Merida był czołgiem lepszym od swojego odpowiednika radzieckiego, podówczas radzieckiego. Jak było w rzeczywistości, trudno oczywiście mi się osobiście wypowiedzieć. Jestem konstruktorem, technologiem zdecydowanie bardziej niż konstruktorem, ale pasjonuje mnie technika, konstrukcja, tworzenie. I dlatego też jestem jakby zafascynowany tym miejscem, jak z punktu widzenia technicznego. No, oczywiście tak zapewne było. Polska myśl techniczna, tutaj polscy inżynierowie zawsze coś wnosili, nawet jeżeli główna konstrukcja nie należała do nich, to oni potrafili usprawnić, dodać, zrobić coś lepiej. Wynika to również z tego, że kultura techniczna naszych pancerniaków była o wiele wyższa od kultury technicznej pancerniaków za wschodniej kurtyny, jeszcze dalej tej wschodniej, prawda, ze Związku Radzieckiego. To ma swoje znaczenie, bo dobrze przeszkolona załoga, rozumiejąca, umiejąca obsługiwać sprzęt, coraz bardziej nowoczesny, to jest jakby takie symbioza człowieka z maszyną, która przekłada się na efektywność, w tym przypadku bojową, a również na efektywność przeżycia starcia bojowego. Za chwilę zobaczycie, jak jeździ w ogóle cała powieść, a potem zobaczycie, jak jeździ najstarszy czołg w Polsce, stuletni Renault z czasów I wojny światowej. Naprawdę ciekawa maszyna, w pełni odrestaurowana w Polsce. Usłyszycie zresztą ciekawą historię. Kierownik, dyrektor, szef tego oddziału mówi, że ten czołg pochodzi z Afganistanu. Ktoś powiedział, że został podarowany na zasadzie wymiany naszego tam chyba TKS za ten czołg z królem Jordanii. O tyle, ile wiem, król Jordanii lubi takie rzeczy. Jest też żołnierzem, oficerem, uczestniczącym przynajmniej w ćwiczeniach, bo nie wiem, czy w realnych działaniach bojowych. Jest tak szanowany również z tego tytułu przez żołnierzy, oficerów jordańskich. No, ale jak to król ma środki, ma możliwości, więc na przykład kolekcjonuje taki sprzęt. Oczywiście wymiana nie była, niestety, może oczywiście to źle powiedziane, no niestety była taka, że nasi musieli odrestaurować w pełni prawie ten Renault, a tamci dostali, co król Jordanii dostał pełnosprawny TKS. Ciekawa naprawdę historia, warto posłuchać, to właśnie jedna z tych historii, które warto było posłuchać. Zobaczmy, jak ten czołg jeździ, jego prędkość nie jest zawrotna, bo on jakby miał współpracować w pełni z piechotą, ale jego konstrukcja na ówczesne czasy była już nowatorska i wyprzedzała przyszłość. Obrotowa wieża, coś, co wcześniej nie było w żadnych czołgach brytyjskich, Francuzi to wprowadzili, a dziś przecież obrotowa wieża w większości czołgów to standard.
z marszu do tych najnowocześniejszych konstrukcji czołgów. No akurat nie te są najnowocześniejsze, natomiast do tych nowoczesnych konstrukcji czołgów, które możecie Państwo zobaczyć na konkretnych teatrach działań wojennych. Czyli pierwszy taki wyróżnik to jest obrotowa wieża. Drugi to jest podział przed kadłuba czołgu na trzy zasadnicze części. Czyli tutaj w przodu przedział kierowania, tutaj przedział bojowy i z tyłu przedział napędowy, czyli silnik skrzynia biegów i wszystkie mechanizmy, które przenoszą napęd na koła napędowe, znajdują się w tylnej części kadłuba. Jak popatrzycie Państwo na te konstrukcje, które widać tutaj, wszystko się powtórzy. Czyli przedział bojowy w środku, obrotowa wieża, ale czego nie zobaczycie w tym ciągu, to jest ciąg w kurze. Po pierwsze, nie ma żadnych urządów optycznych obserwacyjnych. Jak się prowadziło obserwację tego czołgu, jego załogę stanowiły dwie osoby. Dowódca, strzelec, ładowniczy w jednej osobie, który stał tutaj w wieży. Tu się nie siedziało, tylko w czasie jazdy można było usiąść. On musiał stać w tej wieży. Wieże obracało się siłą własnych mięśni. Tu nie ma żadnego mechanizmu obrotowego. Trzeba to robić siłą własnych mięśni. Natomiast obserwowało się wszystko przez te małe szczeliny w wieżyce obserwacyjnej. Kierowca dysponował trzema takimi szczelinami. Jedną tu, drugą symetrycznie z drugiej strony i jedną centralnie tu. Natomiast to wystarczało tak naprawdę, ponieważ nie chodziło o to, żeby manewrować w jakichś ciasnych załóg. A jak one tam trafiły w ogóle historycznie? To już trzeba zapytać króla Jordanii. Jedno jest pewne, że on lubi takie zabawki i ma ich bardzo dużo. Rozumiem. Powiedział, że się wymieni za naszego PT-76, który jest na świecie, też ich jest mało. I zrobił mafio. No tylko wspomnę, że nasz PT-76 był na chodzie. No, sprawny technicznie do użycia. Był zrobiony remont. Natomiast ten jest Za chwilę zobaczymy też jeszcze kolejny czołg, bo T-34, on również wyjedzie i wjedzie. Potem zaś, czy potem było coś, i potem, to już była godzina 20, ja powoli się zacząłem zbierać, o 21 czy 22 miał być koncert na wszystkie silniki stosowane, które są działające w tych czołgach. No, to już nie był czas, kiedy tam zostaliśmy z synem, z kolegą, z przyjacielem pojechaliśmy, ale naprawdę wrażenie jak najbardziej pozytywne i bardzo dziękuję pracownikom, pasjonatom, zapewne również tym wszystkim, którzy tam pomagają, wolontariuszom, bo naprawdę odwalacie kawał dobrej, fantastycznej roboty w tym oddziale, w oddziale Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej. Naprawdę fajnie i bardzo Wam za to dziękuję.
Stoję na tle armaty brytyjskiej, którą mogliście oglądać, jeżeli ktoś z Was ogląda O jeden most za daleko. Tego typu armaty brały udział w tamtym filmie, w przygotowaniu artyleryjskim ze strony aliantów przed rozpoczynającym się marszem armii brytyjskiej w kierunku Arnhem. Można sobie je zobaczyć i na tle takiej armaty ja właśnie stoję. Armaty działa, możemy to nazywać jak chcemy, bo również tego typu eksponaty tutaj znajdziecie i naprawdę fajnie jest na to popatrzeć. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to proszę oczywiście łapki w górę. Jeżeli nie, to nie dawajcie łapek w dół. Oczywiście nie wszystko każdemu musi się podobać. Możecie oczywiście zasubskrybować mój kanał, do czego zachęcam. No mam nadzieję, po raz kolejny, czyli to jest chyba trzeci odcinek jakikolwiek na kanale, na którym powiem, że mam nadzieję, że już cotygodniowo będzie się pojawiał jeden film. Staram się tego dopilnować. Być może będzie tak, że drugi kanał będę uruchamiał, ten technologiczny dużo bardziej i to tak troszeczkę będzie się mieszało, ale mam nadzieję, że na tym kanale raz w tygodniu coś wstawię. Także dziękuję Wam za cierpliwość, miłego oglądania, miłej wizyty w tamtym oddziale muzeum na ulicy Powsińskiej. Zachęcam, do zobaczenia, trzymajcie się, heja!